O polskich monetach ciąg dalszy. Dzisiaj w naszej kolejnej części programu i spotkań z panem Witoldem Garbalem z Muzeum Śląsko-Opolskiego. Witam, panie Witoldzie. Przed tygodniem mówiliśmy o niezwykle ważnej dacie, czyli roku 1704 i zamknięciu opolskiej mennicy. Panie Witoldzie, to od razu sunie się pytanie pierwsze, czy to jest koniec, że tak powiem, ery monet i w ogóle pieniądza tego związanego z Opolem, czyli początek wieku XVIII, skoro mennica się zamyka? Zamknięcie mennicy opolskiej w 1704 roku nie oznacza definitywnie zamknięcia historii opolskiego pieniądza. Niespodziewanie historia ta odżywa w XX wieku, dokładnie w latach 1914-1924. Przypomnijmy sobie, mamy wtedy I wojnę światową i te ciężkie pierwsze lata powojenne. Otóż brakowało na rynku niemieckim drobnych monet. Wybijanie takich monet było dosyć drogie, no, kwestia kruszcu. Natomiast o wiele tańsze było drukowanie banknotów, które praktycznie można było wydrukować gdziekolwiek. I pojawiły się na niemieckim rynku pieniężnym w tym czasie, pod koniec wojny, czy w pierwszych latach powojennych, banknoty zastępcze, tak zwane notgeldy. Czasami używa się też terminu bony zastępcze. Otóż było to bardzo popularne w Niemczech, a szczególnie na Śląsku. Praktycznie tutaj każde miasto, miasteczko, nawet wsie posiadały swój pieniądz lokalny, zastępczy, który był drukowany i obiegał tylko w tej miejscowości. Oczywiście jego ważność po prostu była z góry ustalona, powiedzmy na rok czy na półtora roku czasu, aż do momentu, kiedy możliwe byłoby byłaby wymiana po prostu tego banknotu na monety. I stąd też rozumiem, że i Opole, bo tutaj to, co państwo właśnie... Tak, i Opole może poszczycić się swoim banknotem zastępczym. Ja może powiem jeszcze, że emitentami takich banknotów zastępczych były najczęściej magistraty miast, co jest zrozumiałe, a również kasy pożyczkowe, to jakby banki, takie instytucje, powiedzmy, bankowo-emisyjne. Również często dyrekcja Kolei Rzeszy wydawała takie banknoty, duże zakłady przemysłowe. O wiele rzadziej emitenci prywatni, którzy używali właśnie takich banknotów do reklamy swoich przedsiębiorstw czy zakładów. Jeśli chodzi o Opole, tutaj również emitentem głównym był magistrat, a więc możemy się domyśleć, jaki obieg znajdował się na właśnie tych banknotach. Ratusz opolski. Widzimy tutaj dwa najbardziej znane banknoty opolskie z ratuszem. One różnią się tylko kolorem i nominałem 10 fenigów i 50 fenigów, ale widzimy również inną edycję, już znacznie rzadszą, również z przedstawieniem opolskiego ratusza, a obok tego inny obiekt opolski, mianowicie Zamek Piastowski. Do jakiego momentu one funkcjonowały? Do 1939 roku? Do nie, aż tak długo nie. Generalnie przewidywało się przy wydawaniu tych banknotów, że one będą gdzieś mniej więcej do końca 1922 roku miały ważność, ale po wojnie, jak już mówiłem, mamy do czynienia z rzeczywiście ciężkim, nieporównywalnym kryzysem gospodarczym i wtedy już inflacja zamienia się w hiperinflację, myślę od 1923 roku. Ja może Państwu posłużę się ściągą i żeby uzmysłowić Państwu, jak wzrastały ceny w 1923 roku w Niemczech. Otóż 3 stycznia tego roku kilogram chleba kosztował 163 marki. Natomiast 19 listopada 1923 roku za kilogram chleba trzeba było zapłacić 233 miliardy marek. Miliardy marek. Analogicznie 1 kg wołowiny na początku 1923 roku kosztował 1800 marek. Natomiast w listopadzie już 4 biliony marek. Niesamowite. Nic dziwnego, że
ówczesne banknoty posiadały bardzo specyficzne nominały. No właśnie, bo gdzie jeśli 10 chodzi, fenigów, tutaj to... mieliśmy 10, 50 fenigów, dwie marki. Natomiast takim rekordzistą, jeśli chodzi o nominał, jeśli chodzi o Opole, był banknot wydany 25 października przez dyrekcję kolei. Banknot o nominale 100 miliardów marek. No ale możemy sobie wyobrazić, że o ile jeszcze w momencie emisji kilka bochenków chleba można było za niego kupić, o tyle już koło 20 listopada no nawet nawet nie starczało to na pół bochenka chleba. Niemcy sobie poradzili z problemem, wprowadzając tak zwaną Rentenmarkę w 1923 roku, dokładnie 20 listopada. Jedna Rentenmarka odpowiadała 1 bilionowi tych bezwartościowych, praktycznie starych marek. Wspominałem o ratuszu, który jest na banknotach. Tutaj aż prosi się, żeby przedstawić inne obrazy ratusza, które widzimy już nie na banknotach, a na medalach. No właśnie, to nie są monety, niemieckich. Prawda? To nie są monety, ale medale niemieckie z tego okresu. Mamy piękny ratusz na medalu okolicznościowym, wydanym w 1925 roku z okazji 400-lecia istnienia Opolskiego Bractwa Strzeleckiego. I mamy również piękny ratusz już na medalu żeliwnym, odlewanym z lat 30. XX wieku. Ale to nie tylko ta sylwetka ratusza, jak patrzę na te banknoty, i pewnie nie tylko te banknoty niemieckie były, o których warto byłoby wspomnieć, jeśli chodzi właśnie o ten okres międzywojenny. To jest ciekawe, że my właściwie, Polska, również borykaliśmy się z podobnymi problemami, a więc z kryzysem gospodarczym, z inflacją, chociaż u nas nie, zjawisko to nie przyjmowało aż tak strasznych form. No ale też rok 1924 i gra. Ale warto pamiętać, prawda? Że niemal równocześnie wprowadziliśmy złotego, jak Niemcy, Rentenmarkę. Jeśli chodzi o polski banknot zastępczy, on również istniał. Tutaj na Śląsku nawiążmy do plebiscytu. Otóż jest to wspaniała okazja, setna rocznica plebiscytu w tym roku, 20 marca. Przygotowujemy ekspozycję poświęconą temu wydarzeniu. I co ciekawe, banknoty zastępcze były również jedną z form propagandy. Za kim głosować? Czy za Niemcami, czy za Polską? Tutaj akurat widzimy dwa przykłady propagandy niemieckiej. Banknoty wydawane przez magistraty Koźla i Głogówka. Ale istniało również dla równowagi, możemy pokazać banknot propolski z Mikołowa. Jednak pamiętajmy, że Mikołów to okolice Katowic, a więc wschodnie krańce obszaru plebiscytowego. No i historia banknotów, ta powojenna, już nam jest chyba wszystkim znana, ale skoro pan wspomniał właśnie o przygotowywanej wystawie, to zachęćmy właściwie naszych widzów do tego, by niebawem przygotować się także na jej odbiór, zwłaszcza że muzea zostały otwarte. Tak, serdecznie państwa zapraszamy. Co prawda dokładna data wernisażu nie została jeszcze na dzień dzisiejszy ustalona. W każdym razie wystawa będzie już dostępna w ostatnim tygodniu marca do zwiedzania. No, te wystawy czasowe przygotowujemy na okres 3 miesięcy, czyli kwietniu, w maju, w czerwcu jeszcze będzie dostępna. Jakie tam będą delikatesiki? Różnego rodzaju właśnie materiały propagandowe. Było ich całe mnóstwo. I przy okazji również Notgeldy, o której już dzisiaj żeśmy rozmawiali.
Drodzy Państwo, zatem jeśli dzisiaj wszystkiego Państwo nie uchwycili, wszystkiego nie zobaczyli, a chcą zobaczyć te dokumenty bardzo blisko siebie, to już niebawem, tak jak pan Witold Garbał, któremu serdecznie dziękuję za te opowieści wszystkie, bo to ostatni odcinek naszego cyklu, właśnie dotyczącego opolskich pieniędzy i ich historii, to będą Państwo mogli tu właśnie w murach Muzeum Śląska Opolskiego niebawem zobaczyć to na własne oczy.